Premier. Subwencja oświatowa. Co roku wzrasta. Premier Mateusz Morawiecki. Wzrost subwencji oświatowej w ostatnich latach. Bezprecedensowy. W ostatnich 5 latach wzrost subwencji oświatowej był bezprecedensowy. Dziś wynosi ona ponad 50 miliardów złotych, około 5 lat temu była poniżej 40 miliardów złotych, powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podczas wtorkowej konferencji prasowej pytany był o doniesienia, że Szczecin zamierza pozwać Skarb Państwa o 46 milionów złotych. Kilka dni temu taką informację podał portal TVN24. Według portalu, chodzi o pieniądze, jakie urząd musiał dołożyć do wynagrodzeń nauczycieli w latach 2018-2020. Na pytanie o te doniesienia oraz o to, czy przewidywany jest wzrost subwencji oświatowej, premier odpowiedział, że w ostatnich 5 latach wzrost subwencji był bezprecedensowy. Wystarczy popatrzeć na początek naszych rządów, rok 2015, i porównać do roku 2020. Trzymajmy się liczb, faktów. Dziś subwencja to jest powyżej 50 miliardów złotych, około 5 lat temu było to poniżej 40 miliardów złotych, ok. 39 miliardów złotych, zaznaczył. Zdaniem Morawieckiego, niektórzy samorządowcy radzą sobie bardzo dobrze z tą pulą subwencji. Usłyszałem to od wielu samorządowców wprost, że przeznaczają część z tej subwencji nawet na drogi, na chodniki, bo starczy im ona z naddatkiem. Niektórzy gospodarują inaczej i w związku z tym ponoszą tego odmienne konsekwencje, dodał. Jeżeli spojrzymy na liczby, to takiego przyrostu w wartościach bezwzględnych nigdy wcześniej nie rejestrowaliśmy w tak krótkim czasie i świadczy to o tym, jaką wagę przykładamy do zawodu nauczyciela, do tego pięknego i jakże ważnego zawodu, a także jak ogromne środki przeznaczyliśmy również na wzrost wynagrodzeń, na całą edukację, całe szkolnictwo, które, z punktu widzenia samorządów, jest oczywiście zarządzane przez lokalne kadry, ale lwia, ogromna część środków płynie z budżetu centralnego państwa polskiego, powiedział również rządu.